Mimo, że nasz bank zrealizował zysk w zeszłym roku, ten zysk jest dalece niezadowalający. Podobnie jak niezadowalający jest zwrot na kapitale, który osiągnęliśmy na poziomie poniżej 4%. Wiemy bardzo dobrze, że inwestorzy oczekują zwrotu pokrywającego minimum koszt kapitału. Jeżeli przyjmiemy go na poziomie 10%, to nie udało nam się zarobić tyle, żeby na koszt kapitału zarobić. I jest to wysoce frustrujące, bo wynik banku wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie szereg obciążeń zewnętrznych oraz koszty rezerw związanych z ryzykiem prawnym na portfel kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Pewnie do tego będę wracał, bo nie umiem się przed tym powstrzymać, ale poziom obciążeń, którym zostały poddane banki w Polsce w zeszłym roku, przekroczył granice i wytrzymałości, i de facto wyobraźni. System bankowy jest bardzo mocno osłabiony, poziom kapitałów jest niski, są banki, które zanotowały straty w zeszłym roku. System nie jest jednorodny, o tym też warto pamiętać. W różnej kondycji są różni uczestnicy rynku i należałoby myśleć o przyszłości sektora bankowego z odpowiedzialnością i z troską. Natomiast spotkanie nie jest o sektorze bankowym, tylko o wynikach naszego banku. No jak Państwo już wiecie, widzicie, zysk netto wyniósł 441 milionów złotych, z czego 253 miliony to zysk czwartego kwartału, więc jakby relatywnie kwartał był kwartałem wynikowo dobrym, natomiast był to też kwartał, w którym pojawiły się już wyraźne sygnały o spowolnieniu gospodarki. Zauważyliśmy to w wolumenach kredytowych, które kwartał do kwartału spadły, choć w całym zeszłym roku one urosły. I myślę, że to spowolnienie będzie towarzyszyło nam również w tym roku i należy również o nim pamiętać, myśląc o tym, jak system bankowy powinien być regulowany w tym roku i w latach kolejnych. Przychody Państwo widzicie, urosły. Oczywiście ten wzrost byłby znacząco wyższy, gdybyśmy nie uwzględniali kosztów wakacji kredytowych, które były bardzo znaczące. Natomiast był to rok wzrostowy w tym wydaniu. Realizowaliśmy naszą strategię Go Beyond. To był pierwszy rok jej funkcjonowania. Dla przypomnienia, zatwierdziliśmy strategię w marcu, niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie. Tą strategię realizujemy w sposób metodyczny. Wczoraj rozliczyliśmy się z naszą Radą Nadzorczą z realizacji celów strategicznych, KPI strategicznych. Generalnie obraz jest pozytywny. Tu widzicie Państwo kilka tylko KPI-ów, które powiązane są z czterema filarami strategii. Tak, w filarze app, czyli przyspieszamy transformację cyfrową, stajemy się bankiem jeszcze bardziej zdigitalizowanym. Kilka ciekawych inicjatyw, które wdrożyliśmy. Go Dealer chyba jest taką najbardziej rozpoznawalną, ale absolutnie nie jedyną. Dostaliśmy dwie istotne, prestiżowe nagrody Forbes Newsweeka, które potwierdzają, że również w obszarze jakości naszych relacji z klientami idziemy do przodu. W filarze pozytyw on dla nas jest bardzo istotny i w skrócie oznacza funkcjonowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, mocny krok do przodu, znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zielonego kredytowania i udziału tychże w naszym portfelu. Tu jesteśmy powyżej trajektorii, która ma doprowadzić nas do celu strategicznego w 2025, czyli 10% udziału zielonego finansowania. Myślę, że mam nadzieję, że ten cel uda nam się przekroczyć. Również w zeszłym roku otrzymaliśmy rating na poziomie 10,9. To jest najwyższy poziom, jeśli chodzi o sustainability wśród banków w Polsce, jeden z najwyższych w Europie. I to potwierdza, że to, co robimy, jest zgodne z zasadami ESG i że traktujemy ten obszar bardzo, bardzo poważnie. Jeśli chodzi o filar Stronger, to kontynuujemy naszą transformację informatyczną,
kontynuujemy nasz duży projekt, który nazywamy GoCore, polegający na gruntownej przebudowie głównych systemów informatycznych w banku. Przeznaczyliśmy na to znaczący budżet, z którego solidną część wydaliśmy w roku ubiegłym. Poprawiła się efektywność w operacjach, mierzona ilością transakcji na zatrudnionego tam pracownika, natomiast mamy też świadomość, że jest tam jeszcze sporo do zrobienia. Jeśli chodzi o filar Together, który jest przede wszystkim o ludziach, to niezwykle cieszy nas fakt, że bardzo mocno poprawił się wskaźnik NPS mierzony wśród naszych pracowników. My cyklicznie badamy poziom zadowolenia, poziom zaangażowania naszych ludzi i jesteśmy absolutnie na pozytywnej trajektorii wzrostowej, co w czasach tak dziwnych, tak niepewnych, w jakich się znajdujemy, cieszy nas niezwykle i potwierdza, że jako kadra menedżerska wykonujemy właściwą pracę, pracę z naszymi ludźmi, która przekłada się na to, że widzą ten bank jako miejsce, w którym chcą pracować z zaangażowaniem, z zapałem i chcą i mogą się też tu rozwijać. Statystyki cyfrowe w takim dość prostym graficznie ujęciu. Widzimy wzrost klientów korzystających z naszych kanałów zdalnych. Szczególnie wyraźny jest on, jeśli chodzi o GoMobile, czyli naszą aplikację mobilną. Ona jest sprawna, przyjazna, nie jest udziwniona. Tu można rozpocząć dyskusję, czy wkładanie do aplikacji bankowych różnego typu fajerwerków i wodotrysków to jest dobry pomysł, czy niedobry. Ja wierzę, że pewna prostota jest jednak sama w sobie wartością. Widzimy 30% wzrost absorpcji rozwiązań typu Apple Pay czy Google Pay i wreszcie bardzo wyrazisty wzrost transakcji realizowanych blikiem, który jest no, znakomitym rozwiązaniem, zwłaszcza dla płatności w e-commerce. Jeżeli spojrzymy na ewolucję szeregu KPI-ów w ujęciu kwartał po kwartale, no to po pierwsze widzimy, że dynamika akwizycji, jeśli chodzi o konta osobiste, jest niższa. Bierze się to z faktu, że bank przestawił swoje myślenie strategiczne bardziej w kierunku klientów z wyższych segmentów, bardziej transakcyjnych, w efekcie bardziej wartościowych i no nie będziemy się generalnie ścigać, jeśli chodzi o raportowaną statystyczną ilość klientów, bardziej kładziemy nacisk na jakość klientów, których pozyskujemy, którzy chcą naprawdę z nami bankować. W obszarze kredytów dla klientów detalicznych widzimy, co widzimy. Tak? Widzimy totalną zapaść rynku kredytów hipotecznych i widzimy dość wyraźny spadek, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne różnego typu. Szczególnie widać to, jeśli chodzi o nową sprzedaż. Powody są raczej oczywiste. Wysokie stopy procentowe, spowolnienie rodzące niepewność, trwająca wojna, która tą niepewność jeszcze bardziej podsyca. Klienci są mniej skłonni do tego, żeby się zadłużać i bardziej starannie podejmują i rozważnie decyzje o swoich wydatkach. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, no Państwo doskonale znacie sytuację. My jesteśmy też jednym z tych banków, który powiedział, że w tym roku udzielamy wyłącznie kredytów opartych o stałą stopę. Nie udzielamy kredytów opartych o stopę zmienną w efekcie. Równocześnie oczywiście przygotowujemy się do wdrożenia instrumentów opartych o nową stawkę i jesteśmy aktywnym uczestnikiem pracy grupy roboczej, Narodowej Grupy Roboczej, która ma doprowadzić do tranzycji benchmarku rynkowego w stronę WIRON-u. W bankowości korporacyjnej to był zdecydowanie dobry rok. Pozyskaliśmy dużo wartościowych klientów. Wyraźnie widać wzrost transakcyjności, jeśli chodzi o wolumen płatności, który wzrósł wyraźnie zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. No i tradycyjnie w zeszłym roku zamknęliśmy kilka interesujących, złożonych transakcji z dużymi klientami korporacyjnymi. Z reguły były to transakcje wysokokwotowe, no i w efekcie podnoszące zarówno nasze udziały rynkowe, jak i sprzyjające rozwojowi rachunku wyników. Tu widzicie Państwo dynamikę kredytów i depozytów. Na uwagę zasługuje wzrost bazy depozytowej. Ona pochodzi ze wszystkich segmentów klientowskich.
My przyjęliśmy rozważne podejście do zarządzania płynnością. Stwierdziliśmy, że w czasach niepewnych powinniśmy mieć solidną poduszkę płynnościową, stąd ten wzrost był bardzo dynamiczny. Od szeregu miesięcy optymalizujemy koszty naszej bazy depozytowej i ona będzie generalnie pozytywnie wpływała na rachunek wyników. W części kredytowej w zasadniczo w ujęciu rok do roku urośliśmy, utrzymaliśmy nasze udziały rynkowe. Jak powiedziałem, pierwsze trzy kwartały miały charakter wzrostowy, natomiast ten czwarty pokazał tendencje spowolnieniowe. Przybyło nam klientów, ale jak powiedziałem, w ujęciu rok do roku lekki spadek kwartał do kwartału, ale jest to efekt świadomej, przemyślanej polityki, jak również tak zwanego czyszczenia portfela, czyli zaprzestania współpracy z klientami, którzy nie wyrażają woli na bankowanie z nami w rozumieniu codziennym. Jeżeli spojrzymy na wyniki, to po pierwsze wynik działalności bankowej, gdyby nie wakacje kredytowe, byłby to wynik o 1/3 lepszy niż w roku ubiegłym. Jest to efekt zarówno silnego wzrostu prowizji, bardzo dobrego rezultatu zrealizowanego przez obszar global markets, czyli rynków międzynarodowych, ale również wzrostu stóp procentowych. No bank generalnie w każdej ze swoich kategorii przychodowych urósł w zeszłym roku. Jeśli chodzi o koszty, koszty oczywiście wzrosły w ujęciu i kwartał do kwartału, i rok do roku. Natomiast po eliminacji zdarzeń jednorazowych, które oczywiście te koszty podbiły, w szczególności wpłata do systemu ochrony banków komercyjnych czy do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ten wzrost byłby relatywnie akceptowalny, zwłaszcza w środowisku tak wysokiej inflacji, w jakiej się znajdujemy. Koszty ryzyka jako takie, bardzo niski poziom, portfel jest zdrowy, jest ciągle przeglądany, nie widzimy tam powodu do niepokoju, zresztą prezes Kembłowski będzie mówił o tym więcej. No i dotworzyliśmy w ostatnim kwartale rezerw na ryzyko frankowe. Ten poziom pokrycia jest solidny. Oczywiście jak co kwartał na pytanie, czy to już koniec, odpowiem, prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec i ta saga frankowa będzie się ciągnęła jeszcze przez szereg kolejnych kwartałów. Wynik netto, widzicie Państwo, w porównaniu do straty, to bardzo solidnie on wygląda, duży wzrost rok do roku, natomiast jak powiedziałem na początku, nasze i możliwości, i aspiracje sięgają znacznie, znacznie dalej. O kosztach ryzyka wspomniałem, zwrot na kapitale 3,9%, ten zaraportowany, gdyby wyeliminować tylko koszty wakacji kredytowych, byłby to zwrot pokrywający koszt kapitału, a tych czynników, które obciążyły wynik, było oczywiście znacznie więcej. Stabilizacja marży odsetkowej, co sygnalizowaliśmy już w poprzednim kwartale. Ja z tego obrazka to bym chyba zwrócił uwagę na ten slajd w prawym górnym rogu, bo on pokazuje w rozbiciu na poszczególne kategorie obciążenia wyniku tymi komponentami, które nie mają charakteru biznesowego w dzisiejszym wydaniu. Tak? Czyli z jednej strony mamy koszt rezerw frankowych, jest to, mówiąc ładnie po angielsku, legacy item. Wrócimy jeszcze do franków, również w kontekście zawieranych przez bank ugód. Wakacje kredytowe blisko 900 milionów złotych. Tu skorygowaliśmy koszty wakacji o 70 milionów w ostatnim kwartale in plus, no ale dalej to jest 900 milionów. Jeżeli dodamy te poszczególne pozycje, no to mamy zgrabne 2 miliardy złotych. I to jest przerażający obrazek. Uważam, że nie powinno być tak, żeby branża, która jest krwiobiegiem gospodarki, która ma strategiczne i kluczowe znaczenie,
była poddawana obciążeniom w takiej skali, co de facto nie pozwala na odbudowanie bazy kapitałowej, nie pozwala na aktywne wspieranie gospodarki, na wspieranie klientów i z uwagi na nierówny charakter czy na różnorodny, zróżnicowany charakter instytucji bankowych w Polsce grozi wręcz ryzykiem systemowym, nad czym wolałbym się dzisiaj, ponieważ jest to sympatyczne spotkanie, dalej chwilowo nie rozwodzić. Wzrost zysku netto rok do roku o 150%, natomiast oczywiście wynik netto jest pochodną zarówno tego, co wypracowaliśmy jako bank, ale również tego, jakim obciążeniom zostaliśmy poddani i jakie rezerwy na ryzyko frankowe zostały w danym okresie utworzone. To ja na razie tyle. Przekazuję głos Michałowi Dybule, żeby posłuchać o makro. Dziękuję Przemku, dzień dobry Państwu. Ubiegły rok wzrost gospodarczy średnio prawie 5%, natomiast no, wszyscy mamy świadomość tego, że w zasadzie od wiosny jesteśmy świadkami dość szybkiego hamowania gospodarki, szybkiego hamowania aktywności gospodarczej. Pamiętajmy, zaczynaliśmy ubiegły rok z 10% rocznym tempem wzrostu PKB. Skończyliśmy gdzieś w okolicach zera. I pewnie w tym okresie do koniunktury przez jakiś czas jeszcze będziemy przynajmniej statystycznie. Natomiast ja pewnie chciałbym się skupić odrobinę na tym, co może ta dalsza przyszłość przynieść, bo chyba ten obraz nie rysuje się aż tak bardzo pesymistycznie. Dostępne dane, takie twarde z gospodarki za styczeń i w zasadzie większość wskaźników wyprzedzających koniunktury wskazują na to, że chyba ten taki najgorszy okres to był czwarty kwartał 2022 roku, a co za tym idzie, te kolejne miesiące, kolejne kwartały powinny przynieść nam stopniowe odbudowywanie się aktywności gospodarczej i jej wzrost. Pewnie jednym z tych takich dość istotnych, fundamentalnych czynników, które również będzie wspierał lepszą aktywność gospodarczą, będzie dezinflacja. Od marca najprawdopodobniej czeka nas dość szybki spadek tempa inflacji, wynikający przede wszystkim z czynników zewnętrznych, globalnych, tańszych surowców czy niedrożejących surowców i tych efektów bazy, które będą powodowały, że inflacja będzie się obniżać. Myślę, że to, co jest ważne, to również to, że obniżają się oczekiwania inflacyjne, zarówno jeśli chodzi o biznes, jak też i gospodarstwa domowe. To był pewnie czynnik, któremu przyglądaliśmy się dość uważnie w roku ubiegłym. Wciąż się mu przyglądamy, natomiast dobre jest to, że rzeczywiście te oczekiwania zdają się również hamować. Mówiąc o inflacji, pewnie warto też wspomnieć o tych czynnikach krajowych, tych, które wykraczają jak gdyby poza globalne uwarunkowania czy globalną presję cenową. Czynniki krajowe, one wciąż pewnie będą oddziaływały proinflacyjnie, jeśli chodzi o ten rok, być może i rok przyszły. Pamiętajmy o tym, że wynagrodzenia wciąż rosną w dwucyfrowym tempie, czyli ceny usług, czy ta inflacja cen usług pozostanie z nami przez dłuższy okres czasu. I to myślę, że też będzie takim chyba głównym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał jakiemuś szybszemu rozpoczęciu obniżek stóp procentowych czy cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Inflacja bazowa dwucyfrowa wciąż myślę, że będzie temu przez jakiś czas jeszcze przeciwdziałać. Rynki finansowe, no jak sami Państwo doskonale wiecie, one wciąż charakteryzują się podwyższoną zmiennością i pewnie biorąc pod uwagę wielość tych czynników ryzyka zarówno globalnych, jak też i krajowych, ta zmienność może z nami przez jakiś czas pozostać. Last but not least, nasz przemysł, sektor bankowy, mówił o tym już prezes Gdański tutaj
widać wyraźnie osłabienie popytu na kredyt. W zasadzie już chyba w tym momencie można mówić we wszystkich segmentach, nie tylko w segmencie czy sektorze gospodarstw domowych, ale też i sektorze korporacyjnym. Ten okres dekoniunktury i wysokie stopy procentowe przynajmniej przez jakiś czas odbudowie tej akcji kredytowej czy popytu na kredyt sprzyjać nie będą, więc pewnie trudny okres wciąż przed nami, natomiast chyba taki najgorszy moment, jeśli chodzi o dekoniunkturę, chyba już się powoli kończy. Dziękuję i oddaję głos Janowi Karolowi. Witam wszystkich. Po pierwsze, jak już Przemek wspomniał, rok 2022 był pełen wyzwań, obciążenia finansowe i cały szereg niespodziewanych czynników, tak jak stworzenie systemu ochrony banków komercyjnych i inne elementy. A jemniej portfel kredytów wzrósł do roku o 11%. Pozycja płynności też została wzmocniona o 18% rok do roku. I jedna dobra informacja w porównaniu z poprzednią prezentacją, udało nam się poprawić wskaźnik kapitałowy o 11,28%, jeśli chodzi o Tier 1. Natomiast jeśli chodzi o wyniki finansowe, to tutaj już Przemek wszystkie te informacje przekazał, ale najważniejsza to nasz wynik netto, czyli 441 milionów złotych. I czyli pierwsze ten wskaźnik to bez uwzględnienia wakacji kredytowych, ten wynik byłby dużo, dużo lepszy. Czyli to był pierwszy czynnik, który wpłynął na ten wynik, a drugi bardzo dobry wynik z działalności handlowej. I to też miało związek ze zmiennością na rynku. Jeśli chodzi o koszty, one miały związek z wysoką inflacją, plus te dodatkowe czynniki też na wysokość tych kosztów wpłynęły, czyli koszty w sumie wzrosły 19,5% rok do roku. Jeśli znów nie wyłączymy z tego obliczenia koszty dodatkowe, to wtedy ten wzrost byłby o 11,6%. Wskaźnik kosztu dochodu wzrósł do poziomu 56,8%. Tutaj stworzyliśmy rezerwę na kredyty frankowe w wysokości 740 milionów złotych i koszty odpisów z tytułu utraty wartości 275 milionów złotych. Jeśli chodzi o portfel kredytowy, ogólnie portfel ten wzrósł o 4,2%. Pierwszy element wiąże się tutaj z biznesem korporacyjnym. W 2022 roku notujemy pewien wzrost, także w kwartale czwartym, natomiast jeśli chodzi o kredyty indywidualne, no tutaj ten spadek na całym rynku zresztą miał miejsce. Jeśli chodzi o strukturę naszych kredytów, muszę powiedzieć, że tylko 4,3% to są kredyty frankowe. Teraz spójrzmy na kredyty hipoteczne walutowe. Mamy tutaj rezerwę i pokrycie tego portfela rezerwami to jest 46%. I o tym mówiliśmy już, że ta rezerwa wzrosła, ale cały czas staramy się przewalutowywać te kredyty. I w ciągu, to też jest ważna informacja, że ta denominacja tych kredytów się cały czas odbywa. Jeśli popatrzymy na depozyty, tutaj w 2022 roku postanowiliśmy wzmocnić naszą bazę depozytową i te depozyty wzrosły o 18,4%. Różna ta prędkość tego wzrostu była w zależności od sektoru. W czwartym kwartale staraliśmy stabilizować udział depozytów terminowych. 31%, nieco mniej niż w kwartale czwartym, ten wynik ogólny,
a w ostatnich miesiącach 2022 roku udało nam się ustabilizować koszty depozytów, one już wypłaszczyły się i nie rosną już tak bardzo, jak miało to miejsce wcześniej. Ogólna sytuacja na rynku też się zmieniła i jest w tej chwili mniej napięcia, jeśli chodzi o kwestie płynnościowe, i to nam stwarza pewne korzyści. Jeśli chodzi o produkty inwestycyjne, tutaj też udało nam się uzyskać wzrost mimo tego kryzysu, bo do trzeciego kwartału notowaliśmy spadek i odbudowujemy tak naprawdę skalę tutaj tego segmentu i mamy nadzieję, że kolejne dobre wiadomości przyjdą w przyszłości. Jeżeli chodzi o przychody, wynik odsetkowy był wspierany wzrostem, rozwojem portfela i ten wynik wzrósł o 39,7%. Biorąc pod uwagę wakacje kredytowe, to wyliczenie wygląda inaczej, 11,2%. Udało nam się, tak jak powiedziałam, ustabilizować koszty depozytów, to widzimy po prawej stronie, i zwiększyliśmy też wynik z marży odsetkowej. I tu też musimy uwzględniać marżę odsetkową. Ten wpływ wakacji kredytowych oznacza, że 70% milionów złotych rezerwy mogliśmy już rozwiązać. Jeśli chodzi o wynik prowizyjny, znów tutaj widzimy pewną normalizację, nieco spadków w kwartale czwartym i tu były to kwoty związane z depozytami, z certyfikatami depozytowymi i ubezpieczeniem. Jeśli chodzi o wynik z działalności handlowej, znów dobre informacje, dobre wyniki w ciągu roku. Znów tutaj mamy związek ze zmiennością na rynku, ale w sumie wzrost rok do roku o 95%. W czwartym kwartale ten wynik był jeszcze lepszy i też jeśli chodzi o akcje, a także zabezpieczenia IRS. Jeśli chodzi o koszt, te koszty są ciągle pod presją, to nie jest nic nowego. Tutaj są zarówno mają na to wpływ inflacja i koszty regulacyjne, stworzenie APS-u i te koszty nam wzrosły sporo rok do roku. Nawet jeśli tutaj wyłączymy z tych wyliczeń koszty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i IPS, te koszty są pod kontrolą, ale widzimy tutaj w kwartale drugim taki wynik, efekt sezonowy, natomiast generalnie są one poniżej inflacji. I ważne jest to, że cały czas zmieniamy model banku, o tym też trzeba pamiętać, i że te koszty nam spadają kwartał po kwartale, a także spada poziom zatrudnienia. Że jakość portfela i koszty ryzyka utrzymują się na stabilnym i właściwym, powiedziałbym, pożądanym poziomie. Koszty ryzyka w całym okresie roku 2022 to około 30 punktów bazowych, czyli znacznie poniżej średniej rynkowej. To wynikało głównie z dalszej kontynuacji sytuacji, gdzie wejścia do fazy trzeciej we wszystkich segmentach, w których operujemy, było ograniczone. Była bardzo dobra jakość potencjalnej detekcji problemów z klientami, jak restrukturyzacji, potem ewentualnie windykacji, no i ewentualnie jeszcze sprzedaży non-performing loans, bo takie też się w banku zdarzają. Finalnie czwarty kwartał 24 punkty bazowe, czyli bardzo nisko. Natomiast miały miejsce jeszcze większe ruchy, które tutaj przedstawiamy. No nie mogliśmy już dłużej utrzymywać rezerwy covidowej i to, co było w post-model adjustment zrobione na poziomie 200 milionów, to zostało rozwiązane. Drugi taki punkt, gdzie było znaczne rozwiązanie, dotyczyło portfela i rezerwy utworzonej na portfel kredytów dla rolników w kwocie 65 milionów, dlatego że w 2021 roku było wprowadzone prawo, które ograniczało możliwość windykacji z tego typu aktywów. To prawo zostało odwrócone w 2022 roku, w związku z czym dalsze utrzymywanie tej rezerwy nie miało podstaw. Jednak niezależnie od tego, w drugą stronę też były spore ruchy, dlatego że
Myśmy wybrali klientów, którzy są bardzo wrażliwi na potencjalną sytuację ekonomiczną. Z jednej strony, jeśli chodzi o klientów instytucjonalnych, no to dla przykładu ci, którzy na przykład zaopatrywani byli w gaz i dużo gazu zużywali, ci, którzy mieli duży wpływ czynników energii w ogóle, ale z drugiej strony klienci indywidualni, gdzie widać było, że wzrosły efektywnie stopy procentowe, to my również wybraliśmy klientów indywidualnych, którzy mieli i mają kredyty hipoteczne, którzy potencjalnie mogliby mieć problemy ze spłatą tych kredytów hipotecznych, gdyby nie wakacje kredytowe. I teraz jak spojrzymy na właśnie na kredyty hipoteczne, to taki znormalizowany koszt ryzyka dla kredytów hipotecznych to był w ciągu roku 69 milionów. Co myśmy zrobili dodatkowego? Mamy sytuację taką, że stopy procentowe znacznie wzrosły. W związku z tym zostały wprowadzone wakacje kredytowe. No ale sytuacja jest taka, że część z klientów, która została objęta jakby tymi wakacjami i zgłosiła się, to faktycznie miałaby problemy potencjalne ze spłatą i obsługą takich kredytów, a znaczna, ja bym powiedział bardzo przeważająca część takiego problemu by w ogóle nie miała, czyli ich zdolność do spłaty i obsługi zobowiązań była całkowicie zachowana. I teraz myśmy taką grupę fragile'ową wybrali, na którą została stworzona rezerwa 104 miliony według parametrów, które myśmy uznali za właściwe. A jak Państwo widzicie, to 104 miliony, gdzie potencjalnie klienci mogliby mieć problem ze spłatą i obsługą, jest 9 razy mniejsze od tego, jakie rezerwy bank musiał zrobić ze względu na wakacje kredytowe całe, prawda? A myśmy potem bardzo szczegółowo tą pulę klientów również badali dogłębnie i ten poziom rezerw, który jest tutaj przedstawiony, jest poziomem bardzo bezpiecznym. A co to oznacza? No to oznacza, że gdybyśmy nie mieli wakacji kredytowych, to ten koszt dla banku byłby znacznie, znacznie mniejszy. To też z mojego punktu widzenia poddaje jako druga rzecz wątpliwość do jakiegokolwiek przedłużania tych wakacji, prawda? Bo to znaczy, że większość naszych klientów po prostu ma tą zdolność. To kosztuje więcej, ale klienci mają zdolność do obsługi i spłaty. A trzecia jest rzecz taka, że w momencie, gdybyśmy zaczęli materializować to ryzyko, czyli jest ta grupa klientów, która miałaby ograniczoną zdolność do obsługi i spłaty, to my mamy już to w tej chwili zaadresowane, prawda? Czyli jeżeli wakacje kredytowe się skończą, mam nadzieję, w tym roku, to my w 2024 roku tą potencjalną sytuację związaną z podwyższonymi stopami i brakiem zdolności obsługi mamy już zaadresowaną w roku 2022. Jeśli chodzi o jakość portfela, to jesteśmy bardzo stabilni. 3,3% kredytów, które są z utratą wartości. We wszystkich segmentach wszystkie wskaźniki są również bardzo stabilne, bez względu na to, czy mówimy o kredytach dla klientów instytucjonalnych, czy dla klientów indywidualnych. Nominalny poziom NPL i 3 miliardy złotych. Znaczne zejście w poprzednich latach, ale czym idziemy dalej, tym to będzie trudniejsze, bo my już naprawdę zostajemy tylko z tymi najtrudniejszymi portfelami, kredytami w tym portfelu i dalsze diametralne obniżanie raczej będzie bardzo ograniczone. Jeśli chodzi o poziom kredytów z utratą wartości, to w tej chwili to jest drugi wskaźnik na rynku, w związku z czym wydaje mi się, że coś, co jest poniżej 3, jest po pierwsze trudno osiągalne już i pytanie jest, czy jest aż tak pożądane, bo musimy balansować między ryzykiem, które kreujemy, które bierzemy i które się materializuje. A
Pokrycia we wszystkich fazach są właściwe. Jeżeli spojrzymy o udział, powiedzmy, poszczególnych faz w portfelu, to widzimy na górze po lewej stronie, że ta faza druga rośnie, a to właśnie tylko i wyłącznie wynika jakby z naszego przygotowania do potencjalnego przyszłego ryzyka, bo ci wszyscy klienci, obojętnie czy instytucjonalni, czy indywidualni, którzy byli przez nas zaklasyfikowani do tego fragile'owego portfela, oni zostali przesunięci po prostu do fazy drugiej, czyli tam jakby nie ma w tej chwili materializacji ryzyka, ale jest bardzo dobre przygotowanie do tego, gdyby ono ewentualnie się zmaterializowało. Jeśli chodzi o pokrycia, cały portfel to jest około 61%. Tu jest taki znaczący wzrost do 62,5% na portfelach indywidualnych, a to wiąże się właśnie z tą częścią portfela hipotecznego, gdzie wyselekcjonowaliśmy klientów, którzy potencjalnie mogą mieć w przyszłości problemy. Oni zostali właśnie przesunięci do fazy drugiej i dzięki temu całkowite pokrycie we wszystkich fazach wzrosło do tej wielkości. Adekwatność kapitałowa i rzęszowa. Dziękuję. So a few words about the capital. Kilka słów na temat naszej sytuacji kapitałowej. Na koniec roku podaliśmy pozytywne informacje, poprawiły się nasze wskaźniki kapitałowe. Myślę tutaj o Tier 1. To było 11,28% ze względu na dwa czynniki. Podjęliśmy konkretne inicjatywy, jeśli chodzi o dalszą optymalizację. Myślimy tutaj o zrównoważonych rozwiązaniach i oczywiście korzystamy z poprawy jakości całego portfela. Przemek? Przed nami ostatni slajd przed sesją pytań i odpowiedzi. Proszę Państwa, żyjemy w czasach wysokiej niepewności. To jest takie słowo, które w różnych kręgach bardzo często jest wypowiadane. Wiemy, że mamy spowolnienie, nie wiemy, jak głębokie i długotrwałe będzie. Zakładamy, że unikniemy inflacji i że już w 2024 roku powrócimy na ścieżkę wzrostu. Mamy wysoką inflację. Tu też z pewną dozą optymizmu zakładamy, że inflacja może spadać już w tym roku, co byłoby wysoce pożądane, a przyszły rok może przynieść pierwsze obniżki stóp procentowych. Toczy się wojna za granicą. Śledzimy wszyscy jej przebieg, ale nie będąc ekspertami militarnymi, trudno przewidzieć, kiedy i w jaki sposób się zakończy. Jej zakończenie zwycięstwem Ukrainy byłoby znakomitym impulsem prorozwojowym również dla polskiej gospodarki. Natomiast kiedy to się wydarzy, trudno powiedzieć. Pojawiły się w sektorze nowe ryzyka, które czy to na poziomie intelektualnym, czy etycznym budzą moje głębokie wzburzenie. Na przykład ryzyko związane z pierwszymi pozwami kwestionującymi integralność stawki WIBOR. Nie muszę Państwu tłumaczyć, że gdyby wbrew stanowiskom czy to Narodowego Banku Polskiego, czy KNF-u sądy zaczęły unieważniać umowy oparte o WIBOR, to nie będzie co zbierać. Tak? Nie mamy sektora bankowego w Polsce. Więc mam głęboką nadzieję, że do tego nie dojdzie i tu po stronie sektora są instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, które bardzo szybko i bardzo jasno określiły swoje w tej kwestii stanowisko zgodne z rzeczywistym, zgodne z tym, które podzielają wszystkie banki i administrator benchmarku. Nie zmienia to faktu, że sama tranzycja benchmarku jest procesem skomplikowanym, złożonym i nie pozbawionym ryzyk choćby operacyjnych. Więc jakby to nasze otoczenie jest no mocno niepewne, sektor jest osłabiony, baza kapitałowa nadszarpnięta, jej odbudowa będzie sporo trwała. Mamy rok wyborczy, co oczywiście budzi niepokój, choć moja wiara i optymizm w rozsądek rządzących wciąż funkcjonuje i występuje. My będziemy robić swoje, będziemy kontynuować
projekty zmierzające do większej digitalizacji banku, do przebudowy, unowocześnienia infrastruktury informatycznej. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie jakości obsługi naszych klientów. Tu mamy bardzo ambitne, strategiczne założenia w tej kwestii i mam nadzieję, że będziemy je dowozić skutecznie. Jesteśmy trwale skoncentrowani na zrównoważonym rozwoju i na transakcjach, które ten zrównoważony rozwój, w szczególności transformację energetyczną, wspierają. W związku z tym, no cóż, będziemy robić swoje, będziemy oczywiście bacznie obserwować rzeczywistość, będziemy też reagować na to, co w przestrzeni publicznej się pojawia i tę rzeczywistość komentować zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wartościami. I oby był to dla nas wszystkich dobry rok. Dziękuję bardzo i startujemy z Q&A. Ja tradycyjnie zapytam właśnie o pytania z sali, a potem przejdziemy do całej listy pytań, która już do nas wpłynęła online. Adam Sofuł, USB, proszę. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o perspektywy dotyczące kredytów, bo tutaj panowie mówią, że ten najgorszy dołek już jest niby za nami, ale jeszcze można się spodziewać, że przez te dwa kwartały będzie trudno. I jak panowie oceniacie wolumen zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych? Czy będzie nadal spadek jak w czwartym kwartale, czy już to się zacznie odbijać? Dziękuję. Oczywiście nikt nie zna przyszłości. Ja jestem bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o kredyty korporacyjne. Nawet zakładam, że zobaczymy wzrost, oczywiście różny w różnych instytucjach. Nie spodziewam się szybkiego odbicia rynku kredytów hipotecznych. Myślę, że kredyty konsumpcyjne będą w dalszym ciągu pod presją, ale tu wiele zależy od tego, jakie będą odczyty dynamiki produktu krajowego brutto, jak to będzie wpływało na nastroje, jak będzie z inflacją, na ile dochody realne będą spadały, a na ile przy spadku inflacji spadać przestaną. No, fajerwerków na rynku kredytowym nie będzie. Korporacja im wyżej na tej drabinie segmentacyjnej, tym lepiej. Konrad Krasowski, Bloomberg. Dzień dobry. Ja bym dopytał o wątek, nie będzie szybkiego odbicia rynku kredytów hipotecznych. Tak? To znaczy, czy to będzie problem tylko popytu przy wysokich stopach, czy też podaży, że banki przestaną chcieć go udzielać z uwagi na ryzyko regulacyjno-prawno szeroko pojęte. Mieliście już okazję zobaczyć, co rzecznik generalny TSUE myśli o waszych kontrpozwach wobec klientów. Idą nowe pomysły, kredyt 2%, kredyt 0%. Pytanie, czy gdzieś w bankach, w działach prawnych zaczyna być myślenie, jak napisać tę umowę, żeby w końcu nie była kwestionowana i czy w ogóle jej udzielać takiego kredytu? Czy dużo wątków, trochę chaotycznie odpowiem, dobra? Po pierwsze, trudno mi mówić za cały sektor, bo jak używałem tego zwrotu wcześniej, nie jest on jednorodny. A ja już mówiłem przy wcześniejszych okazjach, że kredyt hipoteczny okazał się najbardziej toksycznym produktem bankowym, czego nikt wcześniej nie zakładał, bo o ile ryzyko kredytowe zawsze było na bardzo porządnym, przyzwoitym poziomie, o tyle zmaterializowały się przeróżne ryzyka o charakterze prawnym. Te frankowe wszyscy znamy. W przypadku kredytów złotowych mamy wakacje kredytowe, mamy próby kwestionowania WIBOR-u. W związku z tym ja zakładam, że będziemy bardzo ostrożnie udzielać kredytów hipotecznych. A co do samych umów, no będziemy je pisać tak, żeby były jasne, transparentne i zrozumiałe. Natomiast czy można przy tym stanie podejścia do stosunków zobowiązaniowych tak napisać umowę, żeby ona była odporna na wszelakiego typu próby jej kwestionowania? No osobiście bardzo mocno powątpiewam. Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Ja chciałbym w nawiązaniu do tego, co pan prezes mówił o tej trudnej sytuacji sektora,
zapytać, czy spodziewacie się panowie, że będzie większa chęć inwestorów do wychodzenia z naszego rynku i w tym kontekście jak zachowa się BNP Paribas, mam na myśli bardziej to, czy, bo zakładam, że zostanie, czy to jakby widzicie swoją szansę na przejęcia, czy na szybszy wzrost organiczny. I tutaj kolejna rzecz, jak wygląda, czy jak będzie wyglądał apetyt na ryzyko z waszej strony w tym roku, biorąc pod uwagę, że PKB rośnie dosyć powoli, no ale może są właśnie te szanse, bo jakby jest dużo słabych graczy na rynku. I ostatni element, jak wyglądają z waszej strony jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ten apetyt na ryzyko, czy na przykład kapitał jest jakimś ograniczeniem dla wzrostu? Dziękuję. Dobrze. Bardzo. To ja tak najpierw od tych wątków związanych z ryzykiem, a potem o konsolidacji, dobrze? Więc to jest tak. Po pierwsze, ja zawsze miałem taki pogląd i mam go dalej, że niezależnie od tego, jak trudne są czasy, dalej są wartościowi klienci o dobrym profilu ryzyka i my apetyt na ryzyko, na kredytowanie w każdym z segmentów w dalszym ciągu mamy. Nasza sytuacja kapitałowa jest lepsza niż była kwartał temu, co nie zmienia faktu, że będziemy kapitałem gospodarować rozważnie, racjonalnie. I to jest dyskusja może mniej o ryzyku kredytowym per se, a bardziej o tym, czy dana ekspozycja kredytowa jest właściwie wyceniona, czy generuje dodatkowe przychody z innych produktów, czy kredyt udzielany jest klientowi, który traktuje nas jako swojego transakcyjnego partnera. Więc organizacja zaczyna mieć w sobie takie wyrazistsze DNA patrzenia na zwrot z kapitału przy każdej złotówce udzielanego kredytu, na trwałość relacji, na jej wielowątkowość. Jeśli chodzi o apetyt inwestorów na wychodzenie i nasze własne apetyty, tu po naszej stronie nic się nie zmieniło. My proces przejmowania banków na polskim rynku zakończyliśmy wraz z transakcją przejęcia wydzielonej części czy działalności podstawowej dawnego Raiffeisen Bank Polska i banków nie będziemy kupować. Oczywiście rozglądamy się nieustannie za nowymi technologiami, nowymi modelami biznesowymi, platformami i tego typu transakcji absolutnie bym nie wykluczał, albo transakcji M&A-owych, albo własnych naszych inicjatyw w tych kierunkach. Grupa jest mocno do polskiego rynku przywiązana. Chyba wczoraj czy przedwczoraj informowaliśmy o utworzeniu w Polsce IT hubu, który ma zatrudniać 250 specjalistów IT pracujących na rzecz grupy na całym świecie, więc jakby to w Polsce się dzieje. Jak państwo wiecie, mamy w Polsce kilkanaście spółek grupowych. Część należy bezpośrednio do banku, część to nasze siostry i bracia. Więc tu o żadnym wychodzeniu nie ma mowy, o kupowaniu innego banku nie ma mowy, a co do innych inwestorów w innych bankach, no ja mogę tylko spekulować i wydaje mi się, że gdyby byli poważni kupujący, to sprzedający banki w Polsce z pewnością by się znaleźli. Pozostaje kwestia ceny, bo wycena banków jest bardzo poważnie obciążona właśnie tą nieprzewidywalnością i ruchami, które miały charakter w stosunku do banków zewnętrznych, a istotnie wpłynęły na ich wyniki i realizowane zwroty. Tyle. Jacek Uroniuk, Kaszles. To ja jeszcze mam pytanie, dzień dobry, o rachunki, bo pokazaliście istotny spadek liczby rachunków i czy to była decyzja banku, tak jak pan prezes wspominał o oczyszczeniu portfela, czy to także czynniki inne, na przykład, no nie wiem, może klienci z Ukrainy rezygnowali z tych rachunków, nie wiem, tak się tylko dopytuję, dziękuję. No, ja jakby znaczącego spadku rachunków czy klientów to szczerze mówiąc nie rozpoznaję.
Natomiast my w sposób stały czyścimy bazę. To nie brzmi dobrze i trzeba by to jakoś ładniej napisać. Przeglądamy portfel naszych klientów i jakby proponujemy zakończenie współpracy tym, którzy z nami nie współpracują. Jak mówiłem, akwirujemy też mocno inaczej, poszukując klientów, którzy z nami bankować właśnie by chcieli, którzy byliby aktywni i niekoniecznie monoproduktowi. Jeśli chodzi o nasz portfel klientów ukraińskich, to nie wydaje mi się, żeby coś się tu znaczącego wydarzyło, co mogłoby wpłynąć na zauważalny ruch w ilości klientów. Przejdziemy, myślę, do pytań z online'u i tych pytań jest sporo. Dobrze, pierwsze pytanie, a właściwie dwa pytania, które są ze sobą powiązane. Mariusz Śliwiński, TFI PZU. Czy planują Państwo emisję MREL na ten rok? Jeśli tak, to jak duże i kiedy? I drugie pytanie, Jaromir Szortyka, BM PKO BP. Czy można prosić o trochę więcej szczegółów na temat tego, jakie działania bank podjął w ramach optymalizacji RWA? So I'm going to start. To zacznę od MREL-a. MREL planujemy na podstawie obecnej sytuacji emisję w czwartym kwartale, ale chcę przypomnieć, że działamy w ramach grupy i to jest w granicach 2-3 miliardy. Drugie pytanie, optymalizacja RWA, to jest inny temat. Nie chcę wchodzić w szczegóły, powiem tylko, że analizujemy jakość danych i przeglądamy, czyścimy naszą bazę danych, bo czasami przekłada się to na wyliczenie RWA. I mamy tutaj kwestię ubezpieczeń kredytów hipotecznych, co przekłada się na RWA. A więc tego typu kwestie będą się przekładać pozytywnie na poziom aktywów ważonych ryzykiem RWA. Santander. Bloomberg donosił w połowie lutego, że BNP rozważa wyjście z Consumer Finance Europy Środkowej, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Czechy. Jakie są plany BNP Polska w stosunku do biznesu Consumer Finance? Czy BNP Polska jest zadowolony z aktualnego udziału w rynku bankowym w Polsce? Dobrze, to ja odpowiem. Tu warto zwrócić uwagę, że te operacje, które grupa planuje sprzedać lub z nich zrezygnować w wymienionych krajach, to są bardzo małe operacje. Nasz polski biznes Consumer Finance jest również w skali grupy dużym biznesem, jednym z większych, jakie grupa prowadzi w różnych krajach. Do tego jest biznesem w pełni zintegrowanym z naszym bankiem. Więc tu nigdy nie było mowy o wychodzeniu, natomiast cały czas chcemy ten biznes rozwijać i go rozwijamy. Będziemy go rozwijać organicznie, a nie akwizycyjnie, natomiast mocno innowując, o czym pewnie też niebawem będziemy mogli więcej opowiedzieć. Kamil Stolarski, Santander. Jaki jest apetyt BNP Polska na sprzedaż kredytów dla rolników? Czy spadek sprzedaży w hipotekach rok do roku był na poziomie 99% na skutek wakacji kredytowych? Minister Kowalczyk zastanawia się nad wakacjami kredytowymi dla rolników. PKO ogłosiło mocniejsze wejście w ten segment. Jak tu odnajdzie się BNP Paribas? I drugie pytanie, podobne, tylko od Jaromira Szortyka. Jak zapatrują się Państwo na pomysły wakacji kredytowych dla rolników? Lubię te pytania, mówiąc szczerze. To, że one są zadawane, pokazuje, że fantazja i gejzer pomysłów, jakie tworzone są w roku bieżącym, ma nieograniczone ramy. Warto wspomnieć, że polskie rolnictwo miało kilka absolutnie fenomenalnych lat, a zeszły rok był wyjątkowo dla rolnictwa udany. Tam nie ma żadnego problemu strukturalnego z obsługą zobowiązań i rolnicy tych wakacji najzwyczajniej w świecie nie potrzebują. W
tu, w tym przypadku, pan wicepremier Kowalczyk był otwarty na dialog ze środowiskiem. Taki dialog miał miejsce. Ten dialog uświadomił kilka istotnych elementów, między innymi taki, że ewentualne wakacje kredytowe dla rolników prawdopodobnie pogrążyłyby znaczącą ilość banków spółdzielczych. Efekt tego dialogu jest taki, że mamy wrażenie, mamy nadzieję łamane przez wrażenie, że ten pomysł jakby no, nie będzie już pomysłem realizowanym i nie stanowi zagrożenia. My w dalszym ciągu mamy apetyt na finansowanie całej branży rolno-spożywczej. Tu też dokonaliśmy i będziemy dokonywać pewnego strategicznego przesunięcia się w stronę klientów wyżej w tym łańcuchu pokarmowym, mówiąc żargonowo, czyli przetwórców, eksporterów produktów rolnych i żywnościowych. I to się już w dużym stopniu wydarzyło i dziać dalej będzie. No co do informacji o PKO BP, no my jesteśmy gotowi konkurować z każdym bankiem i może dobrze, że konkurencja na tym rynku, jeśli chodzi o rolników, wzrośnie. No będzie to czynnikiem stymulującym każdego z uczestników do rozwoju, do innowacyjności i do wzmożonej aktywności, uważności. Kamil Stolarski, Santander. BNP jest zobowiązany do zwiększenia free float w BNP Polska przed końcem 2023 roku. Czy trwają nad tym prace? Czy chcą Państwo przesunąć ten deadline? Ja przypomnę, żeby to już było w miarę zapamiętane, że jest to zobowiązanie grupy BNP Paribas, albo BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu. To nie jest nasze zobowiązanie, w związku z tym właściwym adresatem tego pytania powinna być nasza grupa, a my w tej kwestii nie mamy niczego do dodania. I również Kamil Stolarski, Santander. Jaki jest outlook na wynik odsetkowy w najbliższych kwartałach? Co do zasady nie podajemy takich perspektyw, natomiast strategicznie rzecz ujmując mogę powiedzieć tutaj, uwzględniając to, że mamy przed sobą wiele niepewności, to naszym celem jest stabilizacja, ale też pamiętajmy, że zawsze lepiej by było lepiej. Robert Litke, bank.pl. Poproszę o komentarz do rządowego programu kredytu na 2%. Czy bank zaangażuje się w ten program? Czy pan prezes ma jakieś wątpliwości co do programu? Czy coś jeszcze powinno być doprecyzowane, aby bank był bezpieczny, oferując takie kredyty? W końcu umowa będzie na dłużej niż 10 lat. W momencie, jak ten program będzie gotowy, to my poddamy go głębokiej, gruntownej analizie i wtedy podejmiemy decyzję o naszym zainteresowaniu lub jego braku. Udziałem w tym programie jest za wcześnie, żeby mieć jednoznaczne w tej sprawie stanowisko. A samego programu, no, wybaczcie Państwo, komentować nie będę, podobnie jak wolałbym nie komentować pomysłu wiodącej partii opozycyjnej, żeby te kredyty były za zero. Bo tak raczej kredyt za darmo być nie powinien. 2% to też średnio rynkowa cena. No zakładam, że mamy specyficzny rok i to nie koniec pomysłów. Teraz mamy 4 pytania dotyczące kredytów CHF, ale ja tak podzielę je po 2. 2 pytania od Kamila Stolarskiego. Jaki zakładając Państwo docelowy poziom pokrycia rezerwami portfela CHF? Teraz jest 46%. I drugie pytanie, jaką wagę w modelu ma scenariusz wyroków stwierdzających nieważność kredytu? To może ja od tego pierwszego. To nie ma jakiegoś poziomu optymalnego. Jak widać, nasz jest już taki dość solidny. Są banki, które mają wyższy poziom pokrycia. Zasygnalizowałem, że to nie jest koniec sagi
frankowej. Rezerwy odzwierciedlają ilość pozwów, oczekiwaną ilość pozwów, ilość ugód, oczekiwaną ilość ugód są szacowane za pomocą dość wyrafinowanego modelu i jeżeli dane wsadowe do modelu będą ulegały zmianie, to poziom rezerw również będzie ulegał zmianie. A co do drugiej kwestii, to przeważająca część rezerw tworzonych dotyczy sytuacji pozwów, procesów i ryzyka unieważnienia zawartych umów. I dwa kolejne w tym temacie. Anna Cieślak, Rzeczpospolita. Jaki poziom rezerw frankowych jako procent pokrycie portfela uważacie Państwo za bezpieczny i docelowy? Ile może kosztować dojście do poziomu docelowego? I drugie pytanie, PTE PZU SA. Czy pozwy sądowe dotyczą też kredytów walutowych, czy tylko kredytów denominowanych? Mam wrażenie, że na to pierwsze pytanie to już odpowiedziałem w poprzedniej odsłonie, więc nie widzę tu specjalnie nic mądrego do dodania. Natomiast pozwy dotyczą zarówno kredytów udzielanych przez dawny bank BGŻ, jak i tych udzielanych przez dawny Fortis Bank, czyli różnych kategorii też kredytów. Trigon. Czy wzrost wyniku na działalności handlowej można traktować jako ekwiwalent wyniku odsetkowego związanego z polityką zabezpieczeń? W ING było podobnie i bank przyniósł w poprzednim kwartale część wyniku tradingowego do wyniku odsetkowego. On this topic we have not changed the way. W temacie nie wiemy za bardzo jak te, my nie mamy tutaj zamiaru zmieniać sposobu reportowania tych wyników. Tak naprawdę dotyczy tutaj mamy kwestię zmiany zarządzania płynnością w euro. To jest coś specyficznego dla naszego banku. Przedtem zawieraliśmy transakcje swapów walutowych, ale koszt tych transakcji wzrósł bardzo i w którymś momencie postanowiliśmy zmienić naszą strategię, co oznacza, że negatywny wpływ, i chcę to w łatwy sposób wyjaśnić, negatywny wpływ, który był widoczny w przeszłości w NTI, w tej chwili już nie przekładał się na wynik odsetkowy od momentu, kiedy przestaliśmy się angażować w takie transakcje. Dzięki temu ten negatywny wpływ jest niższy, właśnie dzięki temu, że tych transakcji swapowych już nie prowadzimy. Santander. Dlaczego kredyt obrotowy firm w czwartym kwartale 2022 spadł o 10% kwartał do kwartału? Czy sprzedaż hipotek w najbliższych kwartałach utrzyma się na poziomie z czwartego kwartału 2022 roku? Co do pierwszej części, to w gospodarce spadły zapasy, które zamieniły się w gotówkę, a ta spłaciła zadłużenie i to ma charakter też czyszczenia niejako bilansów przez klientów korporacyjnych. Jak co roku. No skala pewnie się lekko różni. Co do pytania o rynek kredytów hipotecznych, no to ja tu nie spodziewam się jakiegoś istotnego odwrócenia trendu w najbliższym czasie. Jan. Czy bank planuje udostępnić klientom indywidualnym sprzedaż obligacji skarbowych Ministerstwa Finansów jak PKO BP i PKO SA? Obecnie nie mamy takich planów. Kamil Stolarski, Santander. Jaki jest guidance na koszty ryzyka na 2023? Dobrze, co do zasady takiej prognozy kosztów ryzyka my nie przedstawiamy, natomiast biorąc pod uwagę to, że sytuacja w portfelu jest stabilna i my bardzo dokładnie, że tak powiem, mierzymy i na zasadach indywidualnych portfel klientów instytucjonalnych, ale również grupowych, portfel klientów indywidualnych, mając na uwadze również to, co chcielibyśmy kontynuować, że od bardzo długiego czasu już w banku nie było sytuacji, gdzie był jakiś jednorazowy incydent z jakimkolwiek klientem, na którego byłaby znacząca
ekspozycja, w związku z czym główne rezerwy, które są księgowane, to są rezerwy portfelowe lub ewentualnie niskie, indywidualne, bo tego typu klienci defaultują, a ogólnie to, co już mówiłem, wejść do fazy trzeciej jest mało i to jest ograniczona liczba. Chcielibyśmy to kontynuować, natomiast oczywiście są zagrożenia, bo gdyby stopy dalej rosły, no to potencjalnie kredyty hipoteczne stanowią zagrożenie. Jeżeli mamy ograniczony wzrost PKB, no to zawsze w firmach mikro czy w firmach SME są takie, które były w stanie funkcjonować przy kredycie, który był bardzo nisko oprocentowany, ale przy ograniczeniu wzrostu gospodarczego i większych stopach mogą mieć określone problemy. Natomiast wszystko w naszych księgach i wyliczeniach co do kosztów ryzyka i kredytów z utratą wartości jest odzwierciedlone i dzisiaj wygląda jak najbardziej prawidłowo. Dziękuję. Przemek Saniszewski, inwestor. Wstrzymujecie kredyty hipoteczne na zmiennej stopie. Czy nie obawiacie się ryzyka, że za 3-5 lat będą one kwestionowane przy spadku stóp, lichwiarskim oprocentowaniu oraz zyskach banksterów? Znaczy, rozumiem, że pytanie dotyczy kredytów na stałą stopę, bo jeśli w ogóle to udzielamy tylko takich. Dwie rzeczy. Po pierwsze, udzielamy ich naprawdę niewiele, więc nawet jeśli tego typu ryzyko miało zaistnieć, to ono nie będzie dotyczyło znacznego portfela. A po drugie, cechą kredytu na stałą stopę jest to, że w momencie, w którym stopy spadają, można go zrefinansować kredytem na zmienną stopę albo na stałą, ale zdefiniowaną przy innym poziomie stóp rynkowych. A po trzecie, czy się obawiamy? No, mnie to już naprawdę nic nie zdziwi. Więc natomiast no, żyję w oderwaniu od obaw, bo bym był zbyt zestresowany, a dzisiaj słońce, miłe towarzystwo, sympatyczny dzień, więc te obawy gdzieś tam są za progiem. Dziękuję. Jaromir Szurtyka, BM PKO BP. Czy repricing portfela kredytowego do wyższych stóp procentowych już się zakończył? Czy jest jeszcze miejsce do poprawy wobec poziomu z czwartego kwartału 2022? Co do zasady, ta przecena już została wykonana, ale cały czas pracujemy nad tym tematem. W zasadzie robimy to cały czas. I poza tym chciałbym dodać, że analizujemy też, cały czas analizujemy nasze relacje z klientami, czyli z jednej strony potencjalnie nie ma takiej przeceny, natomiast jeżeli sytuacja się zmienia, no to wtedy taką sytuację indywidualnie oceniamy i robimy to cały czas. Tak? To jest temat, którym się stale zajmujemy. Jaki jest poziom partycypacji klientów w wakacjach kredytowych? 69-70%, ale nie jeśli chodzi o liczbę klientów, ile o wolumen takich kredytów. To jest 69-70%. Ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że żadnego nie przeoczyliśmy. Bardzo dziękuję za te z sali, te z online'u. Dziękuję za obecność na naszym spotkaniu. Zapraszam do kontaktów. Życzę dużo zdrowia, optymizmu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.